Rynek to ważne miejsce dla funkcjonowania każdego liczącego się miasta. To przy rynku zawsze budowano, wznoszono najważniejsze świątynie w mieście. To przy rynku stawiano ratusz. To w końcu na rynku odbywała się wymiana handlowa, organizowano targi. To przez rynek przechodziły najważniejsze miejskie drogi. Na rynku ogłaszano nowe rozporządzenia. Rynek kojarzy się zazwyczaj z miejscem spotkań. To właśnie tutaj przez wieki tak naprawdę spotykali się ludzie, żeby rozmawiać, żeby się spotkać. Dzisiaj można powiedzieć, że ten rynek jest raczej pusty, ponieważ staramy się ograniczać spotkania. Ale to miejsce przypomina nam o takiej bardzo ważnej potrzebie, właśnie potrzebie spotkania. Bardzo serdecznie zapraszamy Was na te internetowe rekolekcje. Chcemy zastanowić się, jaka jest rola wspólnoty, jak możemy odnaleźć się w tej wielkiej wspólnocie, którą jest Kościół. Serdecznie zapraszamy. Moje miejsce w Kościele. To hasło, które będzie przyświecać mi i księdzu Damianowi w kilku najbliższych odcinkach, które będziemy chcieli Wam udostępnić. Tylko właśnie, dlaczego? Ponieważ Chrystus, który się narodzi w Boże Narodzenie, też rodzi się w konkretnej wspólnocie, prawda? Nie rodzi się w jakimś abstrakcyjnym miejscu, nie przychodzi do jakiegoś abstrakcyjnego, wyidealizowanego świata, ale przyszedł do naszego świata, do naszej konkretnej wspólnoty. A zatem, jak już usłyszeliście, nie będziemy zadawać sobie pytania na chórze, pod chórem, w pierwszej ławce, może w środku kościoła, jako budynku, ale będziemy chcieli zajmować się tematem wspólnoty. Tematem wspólnoty, którą jest Kościół. No i właśnie, skoro byliśmy na rynku, że to jest miejsce spotkań, to od tego byśmy chcieli dzisiaj zacząć. Że skoro miejsce spotkań, czyli moje spotkanie z drugim człowiekiem, kiedy sięgniemy do Ewangelii, to pierwszą osobą, która do nas mówi z każdej Ewangelii, jest sam Jezus Chrystus. I popatrzmy, co On robi. Kiedy przychodzi nad jezioro, to jakie jest Jego pierwsze działanie? No właśnie, Jego pierwsze działanie jest takie, że pragnie powołać pierwszych uczniów. Na przykład tutaj mam otwartą Ewangelię według świętego Łukasza i Pan Jezus już w 5 rozdziale, czyli na samym początku tej Ewangelii, idzie nad Jezioro Galilejskie, żeby powołać pierwszych uczniów, czyli żeby powołać tak naprawdę pierwszą wspólnotę. No możemy powiedzieć, że Pan Jezus mógłby być sam, przecież był Bogiem, nie musiałby gromadzić żadnych uczniów wokół siebie. Tak naprawdę, kiedy będziemy się przyglądać tej wspólnocie później, to zobaczymy, że więcej z nią było problemów niż pożytku momentami. A jednak Pan Jezus postanowił taką wspólnotę powołać. Kim byli ci pierwsi ludzie, którzy zostali powołani przez Chrystusa? Zaczyna od jednostki. Więc już widzimy, że Jezus to nie jest ten, który zaczyna od jakiejś wielkiej masy ludzi, ale zaczyna od poszczególnego człowieka. Mamy Piotra, znaczy pierwszy Szymona, potem Piotra. No wiemy, że on dużo mówił, gorzej było z jego czynami. No można powiedzieć, że Pan Jezus miał dość duży problem ogólnie z Piotrem, a przecież należał do pierwszych uczniów, których powołał. No Jakub i Jan próbowali wyrolować wszystkich pozostałych, kiedy zaczęli kombinować, że może warto byłoby się dobrze ustawić w tej grupie. Więc czyli z jednej strony wspólnota, a z drugiej strony może coś dla siebie. Na pewno ich motywacja nie była stuprocentowa taka, że chcą być oddani Chrystusowi, chcą Go słuchać, chcą przy Nim zawsze być. Może na początku tak, ale wiemy, jak to w życiu bywa. Często z czasem to wygasa. No już w tych trzech przykładach widzimy, że wspólnota tak, ale może coś z tej wspólnoty tak dla siebie. Coś może z tego ugram. No, jak dodamy do tego jeszcze Judasza, który zasłynie swoją historią z olejkiem, że po co tak drogi olejek wylewać, przecież można było go sprzedać i rozdać ubogim, a szczególnie przelać trochę do mojej sakiewki, no to widzimy wspólnotę, która nie jest najprostsza. Jezus jest Bogiem, jest wszechwiedzący. On to doskonale wszystko wiedział, co oni zrobią, do czego są zdolni, ale mimo to nie zrezygnował z pragnienia
budowania wspólnoty. Tak, Jezus bardzo dobrze wiedział, że ma wokół siebie osoby, no, które pozostawiają wiele do życzenia z takiego ludzkiego punktu widzenia. No ale przecież chyba tak naprawdę o to chodziło. Chodziło o to, żeby przez te 3 lata bycia z Jezusem, żeby dojrzewać jako wspólnota, żeby się jakoś przemieniać, upodabniać do Chrystusa tak naprawdę. Więc no, na początku nie byli wcale doskonali, no ale z czasem widzimy jakiś przynajmniej nieznaczny proces, jakiś postęp ostateczny gdzieś widać. Tak, no bo gdybyśmy naszą ocenę zatrzymali na tym, co było właśnie na tym początkowym etapie, to byśmy ich zniesławili. Bo trzeba przecież zobaczyć, co dokonało się po zmartwychwstaniu. Idą, głoszą, Piotr umiera na krzyżu, Jan jako jedyny z apostołów nie jest męczennikiem, umiera w podeszłym wieku, oddając swoje życie głoszeniu Chrystusa. Więc te 3 lata, o których wspomniałeś, są procesem przemiany, procesem dojrzewania do wspólnoty. Aczkolwiek myślę, że jak właśnie czytamy Pismo Święte, przyglądamy się tej historii uczniów, Piotra szczególnie, to widzimy, że to wszystko, co Jezus głosił, co im przekazywał, to całkowicie ich przerasta. Oni nie są w stanie tego, można powiedzieć, po ludzku pojąć, przecież Chrystus 3-krotnie zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, do nich to zupełnie nie dociera. Co więcej, Piotr nawet poucza Chrystusa, że przecież Panie, nigdy na Ciebie to nie przyjdzie. Więc no, można powiedzieć, Jezus musiał mieć dużo cierpliwości, tak po ludzku rzecz biorąc, wobec swoich uczniów. Bo momentami, można powiedzieć, te jego słowa gdzieś były rzucone grochem, jak grochem o ścianę i efekt był wręcz przeciwny. Myślę, że to też jest troszkę nasze doświadczenie, prawda? Że czasem chcielibyśmy, żeby ta Ewangelia, Słowo Boże docierała do wspólnoty, żeby ona była słuchana, żeby była wprowadzana w życie. No a jednak widzimy, że czasem to przychodzi dość opornie. No i właśnie to pokazuje, że ta wspólnota XXI wieku no jest bardzo podobna do tej pierwszej wspólnoty uczniów Chrystusa. Jeżeli ktoś z Was, ktoś z nas szuka w Kościele wspólnoty idealnej, no to się bardzo rozczaruje, nie znajdzie jej, nigdy by jej nie znalazł, teraz jej nie znajdzie i nigdy jej nie znajdzie w przyszłości. Ponieważ już Chrystus na kartach Ewangelii pokazał nam od początku, że nie o to chodzi we wspólnocie Kościoła. Chodzi o to, żebyśmy gromadzili się wokół Chrystusa, żebyśmy słuchali Jego słowa, żebyśmy Jemu ufali, za Nim podążali i pozwalali Jemu działać. A czasem to Jego działanie no, wymaga naprawdę wielkiej otwartości i wiele też czasu. Ten proces dojrzewania w wierze może nieraz trwać w nas bardzo, bardzo długo. Więc nie chodzi o szukanie wspólnoty doskonałej, ale jakiej wspólnoty? Wspólnotę, powiedzielibyśmy, ludzi, którzy są oryginalni. Czyli nie próbują nikogo na siłę naśladować, ale ludzi, którzy są naturalni, ze swoimi sukcesami, z tym, co dobre w człowieku, ale także ze swoimi wadami. Że wspólnotę ludzi, która nie próbuje nic ukrywać. Wspólnotę ludzi, która stara się ciągle dojrzewać do tej relacji z Jezusem. No właśnie tak myślę o tych wspólnotach, które mamy chociażby przy parafiach. Myślę, że mamy ich dość sporo. Chociażby służba liturgiczna, którą ty się tutaj opiekujesz w parafii, czy oaza młodzieżowa, czy różne też wspólnoty dorosłych. Nie wiem, czy one są idealne. Ty jesteś tutaj troszkę dłużej niż ja w tej parafii. Czy one są idealne i takie, że już tak by nie ma nad czym pracować? Każda wspólnota wymaga ciągłej pracy. Jeżeli byśmy powiedzieli, że już jesteśmy idealni, zróbcie nam zdjęcie i powielcie to zdjęcie i powieście w każdej innej parafii, że to jest wspólnota idealna, no to zaraz się okaże, że coś nie poszło. Ja właśnie ostatnio też trochę podpytałem moich uczniów z liceum. To było w kontekście przygotowania do bierzmowania, bo teraz nie możemy się spotykać z wiadomych przyczyn. I pytałem ich, czego im najbardziej by brakowało obecnie, gdyby mieliby się teraz przygotowywać, bo oni już są po bierzmowaniu.
No i praktycznie 100% z tych osób odpowiedziało, że brakowałoby im właśnie spotkania, relacji, doświadczenia tego, że można przyjść, z kimś pogadać, wymienić się doświadczeniami. Nawet mówili o tym, że no teraz jest problem z tym, żeby posługiwać się mową niewerbalną, oni tak ładnie nazwali, no bo werbalnie my się słyszymy nawet online, no ale niewerbalnie się nie widzimy, nie potrafimy z sobą w ten sposób się komunikować. Tego im by bardzo brakowało, zresztą brakuje w ogóle w tym momencie w ich życiu. Więc to pokazuje, jak bardzo w młodych ludziach jest zakorzeniona ta potrzeba wspólnoty, to doświadczenie wspólnoty. I wcale im nie chodziło o to, że to musi być jakaś wspólnota rzeczywiście wyidealizowana, tylko po prostu ludzie, którzy podobnie myślą, stawiają sobie podobne pytania, dążą do podobnego celu. Myślę, że to też jest taka cecha charakterystyczna, która powinna skupiać ludzi z danej wspólnoty. To gdyby nasze wspólnoty były idealne, powiedzielibyśmy wzorcowe, żeby powielać przykład i stawiać za wzór, że róbcie tak, jak tam jest, to wtedy ludzie przestaliby przychodzić. Byłoby takie poczucie, że ja nie pasuję do tego poziomu. No, każdy z nas jest inny. Nie ma co ukrywać, że każdy z nas ma jakieś swoje słabości, ma swoje trudności, ma swoje problemy. Przechodzimy z różnych rodzin, z różnych miejsc, ale nie przeszkadza nam to tworzyć wspólnoty. Bo tak jak powiedziałeś, mamy podobne pytania, szukamy, ale to, co najbardziej nas łączy, to właśnie to pragnienie szukania. Szukania odpowiedzi. Czasami nam się wydaje, że jak jest jakaś wspólnota przykościelna, no to już są właśnie ludzie ze złożonymi rączkami, klęczący na mszy, przeżywający mszę w jakiś nadzwyczajny, cudowny sposób. Wręcz mistyczny. Unoszący się nad posadzką, lewitujący Nie ludzie, mający żadnych rozproszeń. nie mający żadnych grzechów, żadnych słabości. Nic, tylko wsadzić w obrazek i powiesić na ścianie. Tak, kanonizować. Tak, za życie. Więc, a jednak tak nie jest. No i chyba na szczęście tak nie jest, bo dzięki temu możemy ciągle czytać Ewangelię, słuchać tego, co Pan Bóg do nas mówi w swoim słowie. Ja myślę, że już na koniec moglibyśmy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o wspólnotę, na taką rzecz, że wspólnota, konkretna wspólnota, najlepiej, żeby to była jakaś mała wspólnota, pomaga nam po prostu realizować Ewangelię. No bo jeżeli Pan Jezus mówi, miłujcie się nawzajem, przebaczajcie sobie nawzajem, no to tego się dobrze słucha. Kiedy nie odnosimy tego do konkretnego człowieka, tylko traktujemy to jako pobożne życzenie i ładną teorię. Natomiast kiedy mamy konkretną wspólnotę, czy to młodzieżową, nawet jak oaza, czy właśnie służba liturgiczna, i mamy wtedy to wdrażać w życie, no to już nie jest takie proste, no ale to jest właśnie okazja, żeby tę Ewangelię po prostu wcielić w życie. I to też w kontekście Adwentu, prawda? Przygotowujemy się do tajemnicy wcielenia, czyli wcielenia Słowa Bożego. A więc Słowo Boże jest z natury, szuka wcielenia, prawda? I ono się może wcielić i musi się wcielić w konkretnej wspólnocie. Więc możemy powiedzieć, jeżeli chcecie żyć Ewangelią, to szukajcie wspólnoty. To na pewno wam pomoże. No a my teraz stawiamy już ostatnią kropkę w tej części, no i chyba wybieramy się do kościoła, prawda? Tak, ale zanim wybierzemy się do kościoła i zanim postawimy tą ostatnią kropkę, no to zobaczmy trzy rzeczy, na które zwróciliśmy uwagę. Dobrze. Jezus zaczyna od jednostki. Dokładnie. Jednostkę zaprasza do wspólnoty. Wspólnoty, która ciągle musi się uczyć, bo nie jest wspólnotą idealną. Tak, jeszcze coś? Nie. Witamy Was w ostatniej części naszego nagrania, naszego spotkania. Jesteśmy w pięknym kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Cieszynie. Pięknej świątyni, którą, sorry, przepraszam, możecie się oburzyć, należałoby zburzyć. Po co? Nie no, Po co nam kościół? co ty mówisz? Czekaj, ja może zatrzymam i jeszcze raz nagramy. No właśnie, ale po co nam ten kościół? Bo mówisz, nagrywajmy jeszcze raz. Ale do tego pytania musimy dojść. Po co nam jest kościół? Skoro całe nasze spotkanie mówi o wspólnocie, no to po co nam ten kościół, jeżeli nie będzie wspólnoty? Po co nam ten budynek, który piękny, barokowy, ale co z tego? Jeżeli świątynia ma służyć wspólnocie, ma być miejscem, gdzie wspólnota spotyka się na liturgii,
to jeszcze potrzeba nam wspólnoty. Możemy natworzyć kolejne kościoły, możemy wokół samego rynku cieszyńskiego przekształcić kamienice, wybudować w nich kaplice. Tylko po co? No, myślę, że możemy się w 100% zgodzić, że przecież wspólnota to ludzie. To ludzie, którzy gromadzą się wokół Chrystusa. No, w czasie tego nagrania już mnóstwo razy pojawiło się to słowo wspólnota. I rzeczywiście, budynek jest potrzebny, ale najważniejsze jest to, żeby był wypełniony. No, widzimy, teraz jest pusty, bo i taka pora jest, kiedy ludzie dopiero się będą gromadzić, przychodzić tutaj. Ale chcemy wam zadać pytanie, czy wy widzicie swoje miejsce w Kościele? Może i w tych ławkach, czy w ławkach w waszych kościołach, ale w ogóle we wspólnocie Kościoła. Jakie miejsce odnajdujecie w nim dla siebie? Czy Kościół to twoja wspólnota?